Witajcie kochani w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taki vlog świąteczny. Będę pokazywała w dalszej części moje zdoby, choinkę, bo już po prostu plany się pozmieniały i jednak po prostu zostajemy, więc jeżeli macie ochotę na takiego vloga gadanego jak zwykle, no to serdecznie zapraszam. Witajcie z powrotem. Jesteśmy oczywiście w kuchni, bo teraz wzięłam się za robienie barszczu. I tutaj właśnie będę obierała warzywa i jednocześnie będę sobie z Wami gadała. Generalnie powiem Wam, że no dzisiaj tak kiepsko spałam. Tylko tak jakieś 6 godzin. No jakoś tak stres mnie dopadł, wiecie jak to bywa. No ale ogólnie humor mam trochę lepszy. Ozdobiłam sobie właśnie dom ozdobami. Nie wiem czy po prostu... Co tu by jeszcze po prostu do tego dorobić, żeby było bardziej tak klimatycznie. No i dzisiejszy dzień będzie taki, że po prostu będę gotowała barszczyk. Ja ogólnie nie robię jakiegoś zakwasu specjalnie właśnie do tego, no wiecie, takiego świątecznego, tylko bardziej tak po swojemu robię taki wywar właśnie jarzynowy. I do tego właśnie gotuję buraki osobno, bo nie wiem czemu, ja zawsze mam wrażenie, że te buraki się gotują 2-3-4 godziny i nadal są twarde, nie wiem. Jeszcze nie nauczyłam się gotować no tak na tyle po prostu te tradycyjne potrawy, żeby po prostu je wykonywać poprawnie, tak jak według tradycji. No i właśnie tutaj obieram warzywa i będę jeszcze właśnie wstawiała buraki zaraz. I z racji tego, że po prostu ja mam te swoje nietolerancje pokarmowe, no to u mnie tak, no, większości z tych rzeczy z potraw wigilijnych, no nie będzie, bo ja ani nie jem właśnie tych rzeczy z mleka, i tych, no to praktycznie serniki odpadają. Wiecie, jak jest makowiec, no to mak się moczy w mleku, więc też no odpada, także no powiem Wam, że nie jest łatwo. I dobrze, chociaż ta zupa jest jeszcze względnie. No uszka, no to też niby pszenicy nie mogę jeść, no ale stwierdziłam, że są święta, więc tam parę uszek, no to z grzybami to się nic nie stanie. Tym bardziej, że no ciasto na uszka, no to jest sama mąka, tam wiecie, sól, woda, nie ma za bardzo, bo ja też drożdży nie mogę jeść. Więc no to jest w miarę jeszcze do przeżycia. No najbardziej właśnie najsilniejszą nietolerancję mam właśnie na te rzeczy z nabiału. I powiem Wam, że ciężko jest, bo no praktycznie no wszędzie i w słodyczach macie nabiał. I właśnie i w chipsach nawet. Czy wszystkie te rzeczy typu ser żółty, wszystkie śmietany. No wiecie, no nie jest łatwo. No dlatego po prostu... No staram się tak jeść, no czasem wiadomo, no człowiek już ma ochotę na pewne rzeczy do jedzenia, takie ten, no to czasem sobie pozwalam właśnie czy na jakieś słodkości, bo ja bardzo lubię słodycze. No ale wiąże się to później z konsekwencjami takimi, że no po prostu są te objawy, te osoby, które po prostu mają, to wiedzą na czym to polega, ale no jest ciężko, ale... Mimo wszystko dajemy radę cały czas, więc powiem Wam, że wczoraj miałam tak silny atak takich nerwów po prostu, że ja już dawno nie pamiętam, kiedy ja taki atak miałam. Po prostu cała się trzęsłam i praktycznie, no prawie 5 godzin waliło mi serce, jeszcze do dzisiaj czuję. Także powiem Wam, że no nieciekawie. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, jak się tam czujecie. Te osoby, które się zmagają z nerwicą. Jak Wam jest w ogóle, jak przygotowania do świąt? Jak to u Was wygląda? Napiszcie, po prostu chętnie poczytam, jak to jest. Dzisiaj też jestem bez makijażu, bo nawet nie miałam weny, żeby się malować. Także powiem Wam, że no jakoś tak jest. Różne osoby mają różną opinię na ten temat, no ale ja stwierdziłam, że no kurczę, są święta, jest wolne, no to po co ja mam, dla kogo ja mam w ogóle się stroić, tak? Wyszło tak jak wyszło z tym wyjazdem, że po prostu no nie dałam rady, tak?
Po prostu te osoby, które się zmagają z nerwizmem, to wiedzą, jak to jest. No, czasem człowiek się poddaje, tak? No ale mimo wszystko dzisiaj, mimo tego, że po prostu wczoraj mnie tak sponiewierało, mimo tego po prostu poszłam dzisiaj do Auchan i kupiłam tą choinkę i kupiłam ozdoby, bo stwierdziłam, że skoro zostaje, no to ja sobie nie wyobrażam świąt bez choinki. No po prostu wiecie, jak to jest. Po prostu są pewne rzeczy, które nadają gdzieś tam ten klimat świąteczny, no i wiecie, no trzeba się czasem poświęcić. A w dobrym momencie poszłam na otwarcie, a praktycznie jak już wychodziłam, no to były takie kolejki, że no ale w każdym razie załatwiłam, jestem zadowolona. Może jeszcze później sobie zrobię makijaż, żeby was tak nie straszyć. Bo też, kurde, komentarz, jaki ostatnio dostałam, to ja się ogólnie nie przejmuję takimi rzeczami. Wy możecie mi pisać, co chcecie, ja mam to gdzieś, tak naprawdę, w sensie te obraźliwe. Bo ja jestem już tak odporna, ja tyle przecierpiałam w życiu, że mnie takie coś to już nie rusza. No ale nie ukrywam, że no to nie wiem, co ogólnie kieruje takimi osobami, żeby po prostu tak obrażać w komentarzach. No inne osoby, których nawet się nie zna. No ale każdy robi tak, jak uważa. Jeżeli komuś to pomoże, jeżeli komuś to coś daje, że się wyładuje, no to okej, no, jeżeli tak, no to niech se pisze. No, tylko po prostu większość osób, które opubliczna filmy na YouTubie, no to się tym nie przejmuje. No taka prawda, no bo niektórzy to dostają tyle komentarzy, że nie są nawet w stanie czytać wszystkich. Ja to wiadomo, zaczynam i też nie mam za dużo tam widzów i tak dalej, no ale no wiecie. Tak to bywa po prostu, tak to bywa. Czekajcie chwileczkę, się napiję, bo tak się zaschło w gardle, że hej. Pójdę sobie ostatnio taką wodę. Znaczy pewnie ją znacie, tylko że to jest litrowa ta pojemność i powiem wam, że fajnie się z niej pije. Przynajmniej człowiek wypija ten litr, a nie, wiecie. Bo ja na przykład nie umiem pić z tych takich dużych butelek, bo one tak stoją i jakoś tak nie mogę się zebrać do tego, żeby całe pić. A tak ten litr wypijam i jest okej. Okay. No, także wynikło po prostu tak, że no, że zostajemy, że tylko wiecie. No bo wiecie, no jak macie takie kiepskie relacje z rodziną, to też. No ja na przykład po prostu święta, no to w moim domu rodzinnym to niezbyt szczęśliwie wspominam. Więc no staram się sama po prostu sobie organizować. No żeby tutaj no jakoś stworzyć taką bardziej lepszą atmosferę, tak? Kurczę, chyba się ucięło. Chociaż może nie, dobra. Obieram seler, tak. Robię tą zupę, jak wiecie. Dobra. No, także będę tak dzisiaj sobie was trochę robiła, trochę gadała. No, mam nadzieję, że nie zanudzam nikogo. No, staram się, żeby po prostu gdzieś tam wrzucać te filmy, bo wiem, że są osoby, mimo tego, że ja mam mało oglądających, to są osoby, które mnie oglądają cały czas, które są na bieżąco i po prostu też dla nich chcę to robić. I może z czasem po prostu będzie więcej tych osób. Ja nie mówię, że ja mam jakieś aspiracje, żeby tu nie wiadomo co było, ale no naprawdę, no jak będzie to, będzie ta rosła liczba tego wszystkiego, to wiadomo, że będą jakieś rozdania, że będą jakieś te, bo ja na pewno was docenię. To nie jest tak, że mi to jest obojętne. Ja każdego zawsze jestem taką osobą, że ja znaczy ludzi, którzy robią dla mnie coś dobrego, ja po prostu doceniam zawsze. Także, no wiecie, zobaczę tylko. No dobra, jest ok. Bo widzę, że tutaj już 10 minut zaraz będzie. Ja kończę kroić warzywa. Właśnie do tego wywaru. No, powiem wam, że no ciężko jest, ale. No ale się daje radę, tak. Nie każdy ma łatwo i powiem wam, że nie ma co narzekać, bo. Niektóre osoby są bezdomne, tak, nie mają w ogóle rodziny i też jest, wiecie, jeszcze gorzej, tak?
Także trzeba być wdzięcznym za to, co się ma. Nawet jeśli to nie jest idealne, nawet jeśli na święta nie spędzacie z rodziną, jeśli po prostu jesteście gdzieś tam pokłóceni czy coś, to... No to po prostu cieszcie się z tego, co macie, że macie zdrowie. Nie wiem, że wasze dzieci nie chorują, że po prostu jakoś się układa, tak? Bo ja po prostu mimo tych wszystkich chorób, no to staram się jakoś no iść do przodu, tak? Wiecie, no kurczę, no cały czas człowiek gdzieś tam czuje te objawy. To nie jest tak, że kurczę, że to jest jakieś obojętne, że to po prostu jest tak super. Też w ogóle stwierdziłam, że w przyszłym roku gdzieś tam za sugestią innych osób, no wybiorę się chyba na terapię. Wybiorę się na terapię, dlatego że ja no potrzebuję po prostu jakiegoś takiego wsparcia osoby, która się zna na tym. No wiecie, na pomocy osobom z nerwicą. No jeżeli uda mi się, no to gdzieś tam w filmach będę opowiadać, jak to idzie i może będę mogła z wami się dzielić tym, jak to wszystko wygląda. Dobrze, kochani, jest 11 minut, więc ja kończę na razie i po prostu ogarnę tą zupę, jak ugotuję, no to się do was odezwę. Na razie. Także tutaj wstawiłam już wywar, taki warzywny, i tu mi się gotują buraki. Także już wszystko porobiłam i zaraz wam coś jeszcze opowiem. Jestem z powrotem. Także tak jak widzieliście, już wszystko powstawiałam. Jestem tak zmęczona, tak padnięta, tak niewyspana, że to po prostu brak słów. I tu za mną jest kalendarz. Zaraz, sekundę. Jest kalendarz już z czekoladkami pootwierany. Także powiem wam, że jestem po prostu zmęczona. No ale cóż, ostatecznie po prostu może sobie przycupnę. Ostatecznie tutaj w ogóle pokażę wam, na stole jest wszystko już no, przyozdobione, także tak to będzie wyglądało. Po prostu tam parę łańcuchów Mikołaje, tak to będzie wyglądało. No i tam później jeszcze wam wrzucę właśnie filmik, gdzie po prostu pokazuję te ozdoby, także teraz poleci, po tym fragmencie poleci ten zlepek. Powiem wam, że jestem tak śpiąca, właśnie zaraz drzemnę. Mało spałam, dużo wczoraj stresu było, związanego właśnie z tym odwołanym wyjazdem i... No wiecie, no, no nie było lekko, no ale ostatecznie no jakoś żeśmy to rozwiązali i... I mam nadzieję, że te święta spędzimy sobie we dwójkę fajnie i... No i jakoś to będzie. No, także... Powiem wam, że miałam się malować, ale się nie maluję, bo jak się położę, no to bez sensu z makijażu. Przepraszam. No, także... Także tak to wygląda. Ubudziłam się, że będzie śnieg na Wigilię, ale wygląda na to, że nie będzie, bo leje deszcz. Także, no ale jakoś spędzimy tydzień. W ogóle jakoś tak nieskładnie gadam. Mam nadzieję, że ten krótki vlog wam się podobał i zaraz poleci ten fragment z ozdobami i na dzisiaj to tyle, buziaki. Trzymajcie się, pa, pa.